Tylko zaplanujemy, zrobimy. Sam chcesz sobie naleźć, czy ja mam ci naleźć? Daj sobie spokój. Nalejesz sobie, nie? No to dawaj na razie tak. Poczekaj, nie otwieraj, bo musimy to na wizji zrobić. Tak? Już jedzie? Zobacz, czy tam się dobrze nagrywa, czy są obie. Okej, okay, let's drink. Salut. Mm-hmm. Every time I drink, I think. Mm-hmm. Yeah. Dobra, tak? To mamy to? Gramy? Kuba! Could you cut the music? Stop, muzyka. No, tak, to tak. Dobrze, dobry. Może być, kolik tam chcesz. 1000, 1000, to może być. O, dobra, tak? Jesteśmy tutaj. Kolejne spotkanie w Mołotow Praha, Klinarni 303. Najlepsza miejscówka hip-hopowa w Pradze, a ze mną kolejny gość, ale się cieszę. W końcu, po 3 latach starań, mam tą mordę u siebie w Chmielotoku. Siemano. Siwex, JWP. Co tu dużo mówić, no legenda polskiego hip-hopu i też fajnie, że w sklepie z farbami, bo wy jesteście mocno graficiarscy. Jakby nie było, tak. Pytanie pierwsze, co robisz w Pradze? Co robię w Pradze? Spędzam z żoną wyjazd urodzinowy urlop. Typowo turystycznie. Coś zobaczyć. 20 lat nie byłem w Pradze. Także zobaczyć jakieś stare miejscówki, na których byłem kiedyś. No to za 3 obczaić lata. Obczaić jakieś nowe. Za 3 lata kolejna płyta bez cenzury, bo 3 lata po twojej pierwszej wyprawie wypuściliście swój pierwszy album, który zmienił polski hip-hop. 3 lata? To liczymy od której? No jeżeli bez cenzury wyszło 17 lat temu, w 2006? Szóstym. Tak? To ty byłeś w Pradze w 2003. Ponad 20 lat temu. No, liczmy tak gdzieś. To był chyba jeszcze końcówka 90. To była wycieczka szkolna. O, no, na Wacławskie na Mesti pewnie mieliście czas wolny, żeby sobie... No, coś tam, powiem ci, pamiętam jak przez mgłę, ale starałem sobie coś teraz przypomnieć. Daj sobie przypomnieć, bo się napijemy czeskiego piwka, Siwex, ponieważ jesteśmy w Pradze, to postanowiłem skorzystać z tej super okazji, że się spotykamy i... To jest codziennie. Proponuję Pilsnera Urquella z Pilsna. Zajebiście. W puszce piwo ma w Polsce złą renomę, bo raczej piwa słabej jakości często były w puszce, ale generalnie to jest dobre opakowanie na piwo, bo światło nie przenika przez puszkę, więc powinno być zajebiście. Pilsner Urquell. Co? Cały polejesz? No, ja też tak spróbuję. Też. Zawsze dużo piany tutaj leją w knajpach. Z domu kufelki wziąłem specjalnie. To jest 0,5. I co na razie obejrzeliście w Pradze? Bo już trochę pochodziliście, co ze 2 dni, jak was nogi było? Co żeśmy obejrzeli? Pierwszego dnia ogólnie żeśmy zrobili 15 km z buta sobie. No, można powiedzieć tak troszkę od baru do baru. Na takich różnych miejscóweczkach turystycznych troszkę widokowych. Drugiego dnia byliśmy na tej wieży telewizyjnej. Tam, gdzie Dawid Czerny te bobasy umieścił. Tak, gdzie są te bobasy. A tam wjechaliście na górę? Tak, byliśmy na górze. No. Tam jest restauracja w ogóle. Wiem, ale byliśmy na tarasie widokowym, poszliśmy sobie dalej. Właśnie, wiesz co, powiem ci, nie trafiłem tutaj jeszcze na jakieś takie lokalnych piw chciałem spróbować. I no jakoś tak, powiem ci, tu wszędzie Pilsner, tu Staropramen. Jeszcze jakieś tam inne, ale tak generalnie to wszystko jest takie, wiesz. No musisz po prostu głębiej zajrzeć, bo to jest wierzchołek góry lodowej. No właśnie, powiem ci, nie ma czasu za bardzo. Jest ta skorupa wulkanu po prostu, ale na przykład, kurczę, jest dużo takich małych browarów. W każdej dzielnicy Pragi jest piwowar lokalny. Aha. U mnie na przykład na południu jest taki browar i Chomiecki, tam chodzimy z żoną. Nawet urodziny tam zrobiłem, 42. Na mapie sobie zrobiłem piwny szlak. Chciałem odwiedzić różne jakieś takie lokalne puby ze swoim browarem, tak? Bo są takie. I generalnie zawsze przychodziliśmy, wszystko czynne, od 16. Mhm. Już po 16 to już byliśmy w innym miejscu w ogóle, wiesz, niż planowaliśmy. A w Birgiku byliście? I nie udało. Na Rzeszkowie w Birgiku? Nie. A... Do Piorun Kulisty jest, czekaj, tak się nazywa. A może, tam mają kilka różnych rodzajów swoich piw. Albo Automat Matuszka. To mój ulubiony browar taki... Słuchaj, Praga jest, nie jest daleko, pewnie jeszcze będzie okazja. Tak jest, zresztą no, Praga jest ci dobrze znana, bo sam jesteś z Pragi przecież, Marto. Z Pragi Północ. Wiem, ja mieszkam na Pradze Południe, ty na Pradze Północ, także wszyscy reprezentujemy Pragę. No tak, Praga Południe. A jesteśmy teraz na Choleszowicach, czyli na samej północy miasta. O,
Jesteśmy na Choleszowicach, na samej północy miasta i co ciekawe, tutaj właśnie tak się fajnie złożyło, że wy macie z Magdą kwaterę chyba jedną przecznicę od sklepu do Mołotow. Ze dwie, no powiedzmy. Niedaleko, to tak w połowie, jak idziesz do stacji metra, to drugą odległość. Fajnie się składa, bo ty zawsze o tych podróżach tak też. Sama ekipa JWP jest mocno podróżnicza, bo cały świat przejechaliście w ZUSi przecież. W środę lecimy na Islandię. W środę lecicie na Islandię. Eksplorować Islandię. No. Byliście na Malcie też niedawno w związku chyba z twoją płytą. Z płytą Wajzona. Klip do Wajzona. Tam wiecznie chyba trochę też było akurat, nie? Bo to poza sezonem byliście na tym klimacie. Tak, to był styczeń. 13-15 stopni. Spoko, ale słoneczko było. Też patrzyłem na twój Instagram, to moje marzenie spełniliście, czyli do Barcelony sobie polecieliście ostatnio. Tak, w tym roku byliśmy w marcu z Magdaleną. W kwietniu. W kwietniu, no wiesz. No i co, Camp Nou obejrzeliście? Tak, znaczy nie wchodziłem na Camp Nou, byłem sobie pod, ale generalnie fajnie. Tak samo w Madrycie zrobiłem, że też nie wchodziłem. Wszędzie Lewandowski na ciebie patrzy. Tak? Tam jest mocno jest marketingowo mocno Lewandowski. Tak sądziłem, że tak będzie właśnie. No? To jest własny temat bardzo. Nie, Barcelona, bardzo ładne miasto. Super. Piękne. Barcelona, no tak. Tam zrobiliśmy 100 km z buta. No tutaj musielibyście dłużej posiedzieć po prostu kilka dni, żeby jednak te rekordy pobić. Myślę, że tak. Wiesz co, bo już tak zauważyłem, że zaczęliśmy się kręcić troszkę w kółko. W kółko już... Chodziliśmy parę razy tymi samymi ulicami, więc wiesz, no, żeby zmienić rewir, to wiesz, też trzeba wiedzieć do końca, co chce się zobaczyć. Mieliśmy na to niecałe 3 dni, tak naprawdę. No to już jest, powiem ci, kawałek czasu. 3 dni to jest akurat w Pradze. Ale to będziemy wracać przez Ostrawę chyba. Czyli przez Śląsk będziecie jechać. Tak. Samochodem? Tak. No wiesz, więcej wtedy po prostu będziecie jechać autostradą, taki plus. A winieta wykupiona? Tak. Dobrze, bo tam wiesz, skanują mocno. Czeska policja skanuje i potem... Skanuje, nawet problem. Nie musicie, wiesz, z kamer cię zdejmie i tyle. No. I mandacik. Albo wjazd na konto. No, uważajcie zawsze, jak jeździcie za granicę, to kupujcie winiety sobie na autostradę. Winietkę wykupuje się w internecie, a nie na stacji. Opowiedz, jak było, bo już tutaj siedziałem w Pradze i nie miałem okazji, żeby... dojechać do Warszawy, jak było na 25 urodzinach JWP, bo co roku gruba impreza jest, ale chyba ta to była wyjątkowa, no, co? Było największa grubo, dotychczas. Wyprzedana miesiąc chyba przed. To progresja była? Progresja była, tak. To już stałe miejsce, nie? Na te wasze święto. No, tak, już tam któreś urodziny były. Teraz planujemy kolejne. Nie wiem, czy w tym roku będą, czy w następnym. Tam chłopaki już coś planują. Ale chyba będzie inna lokalizacja. Tak mi się wydaje. Może Torwak, tak jak Hembrew. Może na 30. Raczej w Hydro zagadce. Musi być bardziej okrągła rocznica, nie? Tak myślę. 17 lat od płyty Bez Cenzury. W ogóle, kurde... Co najbardziej pamiętasz z tamtych czasów, te 17 lat temu? Jakby taki twój dzień hip-hopowca jak wyglądał? Tak jak wtedy dyskło się dzień, dzień hip-hopowca wyglądał tak, że wstawałem o 12. I praktycznie, no przynajmniej u mnie, od rana do wieczora, do 5 rano siedziałem i robiłem muzykę. Mm. Była wtedy taka mega zajawa na to, że po prostu, wiesz, od momentu, kurwa, jedzenie, spanie, bity, rap, do 5 nad ranem. Do 5 nad ranem to głównie już na słuchawkach robiłem muzykę. No ten setup właśnie chyba na klipie Osiedluwa tam jest, no, prawda? No powiedzmy, ten powiedzmy. Ten pokój, taki tak, komputer, tak, tak, maszyna. Tak, pierwsza taka, wiesz, jaskinia rapu. Moja. No, kurde, 17 lat i cały czas robić bity. No i potem moja taka w ogóle twoja ulubiona płyta, bo też jej dużo w samochodzie słuchałem, to Bez Ceregieli. Bez Ceregieli. 10 lat temu, nie? Akurat chyba 10 lat minęło. 11. Nie, 10, 2000, dobrze mówisz. Tak. Uptown Records. Tak, dokładnie. No. I dokładnie. To Camo takie, nie? To Forin robił okładkę. To miało być w ogóle jeszcze opalizujące, wiesz. Zajebisto dziadku masz ten, kurde, kawałek. Tak, o powstaniu. A słyszałeś tą płytę w ogóle Parzela z Marianem Paradygmat? On też tam ma kawałek o dziadku, który zakopał skarb pod ziemią. O kurde. Także coś tam, wiesz, ja o tym dziadku. Ja dzisiaj gadałem z Parzelem i go poprosiłem, żeby jakieś pytania dla Siwreksa, bo przecież jesteście dobrymi ziomkami. I 2 pytania mam od Parzela dla ciebie. Po pierwsze, poproszę. Co takiego jest w smaku piwa, co cię urzeka? Gorycz. Gorycz chmielu. Ja mam takie swoje motto, wymyśliłem kiedyś.
Alkohol musi być wytrawny jak gracz, który go pije. Tak? Nienawidzę słodkich alkoholi. Ani słodkich raperów. Słodkich raperów. Także, także przede wszystkim gorycz. Piwo musi być zimne. On musi orzeźwiać. No tak. Ładuje moc. Słodki to taki, wiecie, zapach z poniżej pleców porządkowej gorzkiej, nie? To jest taki właśnie passé troszeczkę zapach. I drugie pytanie od Piotrka, od Parzela. To kiedy ukaże się winyl? Coś się kończy, coś się zaczyna? Piotrek powiedział, że słuchał tej płyty ostatnio waszej wspólnej i stwierdził, że brzmieniowo nic by nie zmieniał. No nic. I że to jest płyta idealna do wypuszczenia na wosku, powiedział. Powiem ci, że to jest jedna w ogóle z moich ulubionych płyt. Moich. I to tak naprawdę to pytanie do wydawcy. To prosto, tak? Czy chcieliby to wypuścić na wosku? Bo wiesz, no, jakby nie było, oni wydali tą płytę, więc wiesz, można było pociągnąć ten temat z nimi, no. Pamiętam ten teledysk, który zrobiliście z Wypadu nad morze. To jest w ogóle jeden z najlepszych mrażowych teledysków, bo mam mamy taki ładuj, nie? A wy macie to, to jest w ogóle... Mam ten stan, tak. Szaleńczy, w ogóle szaleńczy wypad. I to jest taki, taka hiperbola z ludni, ten teledysk. No, z ludni kręcenia, bo to chyba nie przeżyliście jednego wieczoru tyle przygód. Słuchaj, no to nie wiem, to tam 4-5 dni. Tak, pod namiotami zalało nam namioty. Nie, to jest straszne. jeżeli chodzi o wiesz, warunki, no to było tragicznie, bo cały czas padał deszcz, troszeczkę słońca. A to w chałupach? Było to w chałupach, tak. Na, już nie pamiętam, czy na szóstce. No i tam poświęciłem swój namiot do jednego ujęcia, że przejeżdża po nim samochód. Także to był mój namiot. To zajebiste ujęcie w ogóle. Fajnie, że to zrobiłeś. To już ostatniego dnia, tak? No ale to cię chyba nie zniechęciło do jeżdżenia na, do chałup, bo jesteś jedną osobą, które się mogą tytułować chałupeks, nie? Chałupeks? Tak, powiem ci, nie, no tak wiesz, w chałupach nie bywałem jakoś za często w chałupach. Powiem ci przy okazji kręcenia tego teledysku. Ostatni raz byliśmy u takiego naszego przyjaciela Pawła. Potem spotkaliśmy Bilona, Bilona zaprosił do siebie na grilla. On tam ryby wielkie zawsze przyrządza, tak, on sobie tam zrobił sobie taką wakacyjną miejscówkę w przyczepie. No i co? No i w sumie tyle. No. Zawsze, kurde, Półwysep Helski, zawsze te korki mnie odstraszają od tego miejsca. Chociaż tam jest zajebiście tak naprawdę. Ale jak w Zakopanem też trzeba przejechać z kartonatą zapiekanką. Masz, zapiekanką. Masz po jednej stronie zatokę, po drugiej morze. No fajne tylko miejsce. W Czechach ludzie mogą sobie marzyć o tym, żeby mieć morze. Nie ma morza w Czechach. Tak, tak. To nie ma morza. W Czechach nie ma morza. Nie ma, nie ma. Tylko Hostiwarska Przechrada jedno jest. To nie mój problem. Ja się cieszę. To moje szczęście. My mamy w Polsce morze. Bałtyk. No. No to takie żarty nasze. Czy ja żartuję, Kuba do nie gryzania, zawsze. Tak? No, no, Kuba nie zawsze tutaj żartuje. No tak, no, rozmawiamy sobie w różnych miejscach, bo wszędzie prowadzi droga. A ta droga donikąd, to teraz widziałem w innym kolorze się ukazała. Na winylu. Na winylu, tak, dokładnie. Znaczy teraz, to już jest chyba roku, powiem. Coś do oka wpadło. Był bordowy dywan, a teraz jest granatowy. Był bordowy w wersji preorderowej, był beżowy w wersji sklepowej. Były dwie kolorystyki płyty CD. I niebieskie wydanie, kurde, coś mi wokół. Niebieskie jakaś wydanie. Jakaś farba ci wpadła wokół. Jakiś kolor. No. Niebieskie wydanie, proszę ja ciebie, winyla. Tak, także, kurde. Jak ten bliznek, taki sam jak w Polsce, wydaje się, że jest ten sam dokładnie? Kurczę, nie wiem, wiesz co, z beczki tak, na pewno z beczki smakuje tak samo jak w Polsce. Ha? Co to zostało? Też sobie doleję. Powiem ci. Cieszę się z beczkowego nalewać. Dzisiaj już trzecie piwo. Właśnie gadałem o tym, że... Tak? Trzecie piwko dzisiaj. Nie ma co się ograniczać, wydaje mi się, że... Nie, no coś powiem ci, już tutaj ja już nie liczę. Wchodzi inaczej. A w ogóle widzę, Czesi jak piją piwo, to tak robią. Tak sobie wąchają? Zakręcają, tak sobie, żeby trochę pianki więcej było. A, no faktycznie. Widzisz, taki mają patent. No. To tak samo z winem można tak robić i z innymi też. I malinowkę, mój syn tak malinowkę sobie robi, nie? O, malinowka albo kofola, nie? O, kofola. No. Jak pijemy? Szybko. My rychle, my pijemy. Rychle, a duża, mnocho, a rychle.
Czyli dużo i szybko, jak pijemy piwo. I mocne musi być. Mocne piwo musi mocne, być, żeby nie tracić pieniędzy na słabe piwo. Disitka w Polska to je ohoho. Zwlastni drink, nie? Takie słabe to piwo, 4%. Co to jest? Nie, królewskie, 6%. Ale czytałem w ogóle, że tutaj są puby czynne od 7 rano, których Czesi przed pracą sobie jedzą na browar normalnie. Tak, tak. O 7 rano. Tak jak Wietnamczycy jedzą zupę pho też o 6 rano i na cały dzień są najedzeni, potem mogą... U nas za to ludzie pracy fizycznej, często można ich spotkać w Żabce, 7 rano, małpeczka. Dwie małpeczki. Planeta małp w końcu to jest. Planeta małp, Ziemia, no, to planeta małp. Co kraj to obyczaj, jak to się mówi. Śmiech, a ty cały czas zajmujesz się upiększaniem samochodów? Cały czas, tak. No powiedzmy, no, to jest, wiesz, takie moje dorywcze zajęcie. Ty się koncentrujesz na tym, co jest w środku, czyli tapicerka, tam nie wiem, wszystkie te przyrządy, czy też konkretnie, na zewnątrz? Konkretnie zajmuję się renowacją skóry. Skór. Uh-huh. Tak, to wiesz, mogę to robić nie tylko w samochodach, także wiesz, jakiś galanterii i tak dalej. No, no bo wiesz, tak jak w Papua Nowej Gwinei, to chyba tych upolowanych cudzoziemców, nie? Tam oprawiali w skórę. Oprawiali, tak? Oskurowali. Chyba bębenki się robi, bębny się robi z małpiej skóry? No, tutaj trochę odleciałem, ale to po tym piwie, wiadomo. Piwo z Pilsna tak mniej więcej działa. No powiem ci, czuję się trochę jak w saunie tutaj. No, tak jest. No tak jest, bo wiadomo, tam gdzie farby, tam gdzie malowanie nielegalne, to i pot się pojawia zimny pot. No dobra, dopijamy piwko i bach. No ja się bardzo cieszę, że w ogóle mamy okazję się spotkać. Czyli w Pradze generalnie fajnie, co? Się piwko pije. Przyjemnie. Spoczko, no. W ogóle ten... Całe życie po 18 lubisz piwo, czy ja generalnie jestem z tym człowiekiem piwnym. Wódki staram się unikać jak ognia, ognistej wody. No generalnie jestem fanem piwa. Tak, chyba tak jak ty. No, tutaj się rozumiemy w 100%, Magdo. Lubię różne rodzaje. Musimy slalom zrobić po nagraniu, no jakiś mały chociaż, taki delikatny. Taki mały gigant. A ty byłeś tutaj w tym cross clubie? Tak. Byłeś. Byłem, możemy tam pójść na piwo. No, tam jest spoko. Mają IPA jakąś taką ichniejszą. Także możemy sobie tam pójść na piwko. Wczoraj tam jeszcze też byliśmy. No, trzeba kontynuować te zmagania piwne, no zdecydowanie. też... A tu znasz jakąś fajną miejscówkę teraz? Tu w okolicy? No powiem ci, że właśnie ten Cross Club jest spoko. Cross Club to jest spoko, fajne miejsce. Ja raczej powiem ci, żebym się przemieszczał gdzieś tam w okolice Starówki może albo Kampy, a bardziej eksploruję te swoje na południu, takie Melinki, nie? Bo to są takie tanie hospódki, gdzie są różne takie bardzo lokalne piwa typu Brzeźniak albo Krakonosz. No właśnie widzisz, ja to kurde totalnie nie znam tych czeskich browarów, czeskich, wiesz, tych jakichś takich mniejszych. Ale do automatu Matuszka bym się z wami wybrał, bo to jest piękne miejsce i to jest blisko bardzo. Gdzie to jest? Musielibyśmy się zastanowić. No mamy jeszcze chwilkę czasu, to tutaj się... Mamy jeszcze, A ty się wreszcie z graffiti robisz? Kiedyś robiłem, kiedyś się tym, że tak powiem... Nie popłynąłeś tak jak nie kości? Nie popłynąłem, tak, nie. To był, kurde, tam jakieś parę wybryków moich. Naprawdę po nas jeszcze są jakieś... W 98. Nie, ale generalnie mój skład kiedyś... malował jako kruk. Wymyśliliśmy nazwę skrót dzielnicy, tak? TGK. Mhm. I to my wymyśliliśmy, znaczy Weresz, mój kolega ze składu, nie? Tak, to wymyślił? Targówek, TGK. No. No i potem wiesz, potem tak jakby przyjęła to cała dzielnica, że TGK to Targówek, tak? A my tak kiedyś malowaliśmy w ogóle pod koniec lat 90. Jak się nazywał twój pierwszy skład, ten Stargów? Riposta. Riposta. No właśnie, tak. No pamiętam. No i graffiti, to było TGK. Mieliście przystękowałek gdzieś tam na Targówku, przecież tak. Nie do tej... panna o... jak to było? O perłowych oczach? Był tam taki... Kurde, tak, taki znany sample. No. Tak, no ale te bity były straszne. Ale to Druksławek tego dużo grał, wiesz, ja dlatego tak, byliśmy słuchałem właśnie waszych kawałków, bo też wtedy do radiostacji dużo tam jakby miałem takiej miłości słuchacza. I zajebiste były te audycje Druksławek, przecież Tytus, kurczę, z tym, z Poltem, czy właśnie Paul Fejder, Jan Marian. Byliśmy u Druksławka, tak, kiedyś. No. To pamiętam właśnie, druga część ekipy czekała na domówce. Z odpalonym radiem, nagrywali to na kasecie, wiesz, melanż. I my, wiesz, wracaliśmy do mnie. I tam, wow, wiesz, zajebiście byliście w radiu. Odpicie taka ta zajawa była kiedyś. To dalej jest. No, że wiesz, że... Co, masz nadal tą zajawkę taką jak wtedy? No,
troszkę, wiesz, Magda, troszkę to... ma twój mąż tak powiem, zajawkę? Troszkę przygasło. Troszkę przygasło, nie? Magda mówi, że ma... Przestanę pić piwo, to ta zajawka troszkę bardziej wjedzie. Dlatego trzeba cały czas pić piwo, pamiętajcie o tym. Odrobina chmielu zawsze musi w organizmie spełniać swoją funkcję, musi być czasami jest za dużo tego piwa. Oj tam. Na później trzeba to odkładać. My jesteśmy jak wielbłądy, odkładamy na później. Tak. No to co, puste. No, dobra, to co? Kochani, oglądajcie też wszystkie odcinki Chmielotoku, które już się ukazały. Sprawdzajcie nadchodzące projekty Siwersa, bo już od płyty Powrót z drogi donikąd mija 2 lata. No to już dwa lata. Słuchaj, no właśnie, jeszcze pracę, nie powiedziałem. Bo teraz robimy płytę ze Szwedem, nie wiem, czy wiesz. Wedwin ze Szwedem. Na bitach cała, tak? Słucham? Na bitach Szweda cała? Na bitach Szweda. Teraz... A, to już będzie szło... No, w listopadzie. W październiku? W listopadzie. W listopadzie dopiero. Aha. No, no to pewnie już będziecie po odsłuchu pierwszego singla, tak? Z miłym ATZ-em właśnie widziałem, że był u ciebie ten. Tak, tak. Miły ATZ też lubi piwo, także jak też najbardziej pasował do Chmielotoku w 100%. Czyli co, początek nowego roku? Tym jaka płyty ze Szwedem? Myślę, że do połowy przyszłego roku. I w Chem Studio? Nagrywasz wokale? Tam fajnie, nie? Fajnie się tam nagrywa. Dobrze ten odsłuch zajebiście jednak tam, kurczę, praży jest... Wiesz, już od półtora roku nagrywamy tą płytę, tak wiesz, idzie różnie. No bo on też w tej Barcelonie przesiaduje za dużo zamiast... Barcelona, teraz Kemblu też nagrywa płytę, także wiesz... No ja dzisiaj widziałem w artykule właśnie Hemp Group wyprzedało całą płytę, nie? A to wyprzedali płytę na Torwarze, że już teraz Trybuny wyprzedają. Czyli nie chodziło o album, tylko w ogóle o płytę dobrze na Torwarze. Ktoś zoperował to słowami. To? Wyprzedali całą płytę na Torwarze. Na Torwarze, no. I trzy kropy. Zbrawiamy Deal Gang, no. Życie Pragi 2. Dobra. Dzięki wielkie, że teraz padłeś. Te Życie Pragi. No. No tak. Te Życie Pragi 1. Czeski film. Dużo jest tu Polaków w ogóle? Tak, dużo, dużo. Dużo Polaków. Ale takich mieszkających? Tak, sporo jest. Są takie grupy na Facebooku, Polacy mieszkający w Pradze. O, Polaków jest wszędzie. Ale w rapowym dużo, klimacie? Tak, tak, tak. No, w rapowym klimacie jest sporo Polaków, bo generalnie wszyscy Polacy słuchają hip-hopu przecież. No, czego innego mogliby słuchać? No, JWP słuchajcie przede wszystkim. JWP i Alochy. A jak